only basic kit will be necessary. Właśnie dostałem takiego super fajnego SMS-a od organizatora, który poinformował, że na bieg TDS, w którym uczestniczyć będę za chwilę, nie muszę zabierać uzupełnienia na warunki pogody super ciepłe, ani super zimne, tylko podstawowy plecak. Plecak podstawowy to i tak jest parę ładnych kilo. No i dzisiaj będzie film o plecaku. Dzisiaj będzie film o tym, co tam mam. Będzie też film o tym, co na przepak będę pakował. Idę w tej chwili odebrać pakiet startowy. Idę też na sprawdzenie plecaka, oznakowanie plecaka, więc może uda mi się też nakręcić parę ujęć no, z tego zaplecza organizacyjnego. Jeżeli kiedyś chcecie pobiec UTMB, TDS, CCC, no to pewnie Wam się to przyda. Przyda Wam się zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza, przyda Wam się zobaczyć, jak wygląda plecak, przepak i te sprawy. Więc zbiorczy odcinek. Dziś jest niedziela, jak to nagrywam. Niedziela, jestem w Chamonix, odpoczywam, regeneruję się. Jutro jest poniedziałek, jestem też w Chamonix, regeneruję się. O 22 ruszam do Courmayeur autobusem i o 24 z poniedziałku na wtorek startujemy. Startujemy na jakąś pewnie dla mnie 40-godzinną wyprawę biegową. No i to jest ostatni film, który zobaczycie pewnie w poniedziałek, a potem będą się ukazywały filmy, które nagrałem wcześniej, też związane z bieganiem. Ja będę sobie biegł, a te filmy sobie będą pewnie wychodziły. Natomiast no to jest zbiorczy odcinek przedstartowy, co w plecaku, co w przepaku, co na zapleczu, no i pewnie trochę rzucę okiem na trasę, na przewyższenia, zobaczymy, jakieś mapki są pewnie w mieście tym biegacza, więc zobaczymy, co tam organizator przygotował, postaram się Wam troszeczkę tego zaplecza pokazać tutaj, co w Chamonix słychać. No więc jedziemy z ostatnim przedstartowym odcinkiem, zapraszam. Collection, czyli tutaj będziemy odbierać za chwilę pakiety startowe, numery startowe i te sprawy. Już tu się kolejeczka ustawiła. Ja mam wejściówkę na 13. Jest to w takiej, wiem, z jakiejś sali gimnastycznej, przestrzeń zagospodarowana. Tutaj przy rzece polodowcowej, zobaczcie, wszędzie jest UTMB oznaczone. Tu sobie płynie ładnie rzeczka polodowcowa, tam widać Mont Blanc. Będziemy sobie biegać, każdy tam w jedną stronę, w drugą stronę, dookoła tego Mont Blanc, już za 12, za 36 godzin mniej więcej, z poniedziałku na wtorek ja startuję z Courmayeur o północy. Za chwilę spróbuję Wam pokazać, co jest w środku, jak będzie można tam nagrywać. Tak to generalnie wygląda od zaplecza. Tutaj widzę, że jest ścianka wspinaczkowa w takiej hali. No i ślimaczkiem sobie będziemy odhaczać różne punkty. Najpierw sprawdzenie listy, wydanie numeru, sprawdzenie plecaka i tak dalej. Więc podobnie jak w zeszłym roku, nie zapamiętałem tylko, że to jest taka salka wspinaczkowa. O 13 się to wszystko zaczęło i jedziemy do przodu. Trochę jak na lotnisku, plecaki na stół i pokazujemy, co tam kto ma, co tam kto zakisił. Nie wiem, czy to wszystkich, czy tak wyrywkowo. Myślę, że wyrywkowo, bo inaczej stalibyśmy tutaj w tej kolejce całymi dniami. Więc tutaj sprawdzanie jest wyrywkowe raczej. No i potem przed startem już na linii startu wyrywkowo i na trasie w głównych punktach też wyrywkowo jesteśmy sprawdzani. W zeszłym roku mi się udało nie być sprawdzonym ani razu, ale nie ma gwarancji, nie ma gwarancji. W tym czasie dobrze przygotować z osprzętem. Uniwersytetu. Where should you go? Wait. This, Anik. Oh, okay. Thank you.
Bonjour. Vous avez votre numéro de femme? English. Tout mieux 453, tu peux directement faire tomber le matériel. Votre course. Jak widzicie, od sobie ukrytą kamerką to wszystko filmuję, żeby nie wprowadzać w zakłopotanie pani, która mnie tutaj sprawdza. To jest tylko pierwsze okienko z wielu. Tak będziemy sobie szli. No i zostałem wylosowany na kontrolę. Tutaj muszę pokazać wszystkie te rzeczy, włożyć je do plecaczka, tak? Czyli muszę obligatory equipment, mobile, stock, te rzeczy muszę wszystkie tutaj pokazać, że je faktycznie posiadam. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. No więc wygląda to w ten sposób, że wylosowano, tutaj bym pokazał kilka rzeczy. Plecak, telefon z aplikacją, woda, Toto, additional warm second layer, kurteczka, rękawiczki, wodoodporne i zwykłe. No i rozumiem, że reszty nie muszę pokazywać, więc no zobaczymy, czy przejdę ten test. W sumie fajnie, że to wylosowałem. Akurat są to rzeczy, co do których nie byłem pewny. No więc ładujemy to tak jak na lotnisku i kontrola nam mówi, czy wszystko dobrze. Ok, I think I'm ready. Yes, it's okay. Is it okay? How are you? Here. Yeah. Sure. Nice, yeah. It's fine. Close. So this is separate. Yeah, that's fine. Waterproof. Okay. Thank you. Can I take it as a gift? Or? Thank you. Where do I go next? Okay. Thank you. Wygląda, że przeszedłem tą kontrolę, jest pieczątka, więc jest super. Teraz zostaje mi się tylko spakować na nowo, idę po Biba i w sumie wylosowano tutaj dla mnie rzeczy, których nie byłem pewny. Kurteczka, ciepła warstwa, rękawiczki. Jeszcze się parę rzeczy dopytałem, więc to w sumie było całkiem fajne, że zostałem wylosowany. Aczkolwiek lekki stresik był, lepiej ten stresik tutaj niż na trasie, ale na trasie też się może powtórzyć. Ale będą inne stresy, dobra, do roboty. Okay. No więc jak ktoś chciałby mnie śledzić, to jest 9693, to jest mój numer. To jest potwierdzenie, że część sprzętu mam dobry. Teraz odbieram Bipa, numer startowy. Taką mam nadzieję, że teraz już płynnie. More difficult, right? Yes. To pronounce, yeah. It's a Polish name. Okay, thank you very much. You must go next stage. Okay. Yes. Do you keep it or? Okay, thank you. No, już dostałem kopertę. Idziemy dalej. Ale wycieczka normalnie. Rozgrzewka taka. Przedbiegowa rozgrzewka. Nie wiem, czy mi dzisiaj starczy czasu na nagrywanie tego plecaka. Halo.
Okay. Okay. Good luck. Next time. Dobrze, jakieś będą prezenty, jakieś będą niespodzianki. Oznakowani. Back. It's a recording, so back. Back, yeah. Somewhere like where's the best place? Put it. Okay. Yeah, yeah, it's okay. Thank you. It's, thank you so much. Thank you. Good luck. Thank you. Bye. Bonjour. No proszę, zostałem nakręcony. Nie ma tutaj z tym w ogóle problemu. Plecak oznaczony. Idziemy dalej po gadżety, po prezenty. Po to, co najfajniejsze. Będą jakieś prezenty, będą jakieś koszulki, będą jakieś inne rzeczy. Ça c'est vos sacs d'allégeant. Drop bag. Drop bag. Drop bag. Okay. In Courmayeur. So this is the I take it to Courmayeur and that's for the 1444 Chemin. Okay. When do I drop it? Courmayeur. Just before the Strasse? Yeah. Okay, thank you so much. Thank you, bye. Bye. Anything else here for me? Okay. Can go. Pozwa już! Plansza informacyjna ITMB. Cała czerwona kreseczka do przebiegnięcia. TDS niebieska. Kuma je, tutaj jedziemy. A do Szamonika. No i tu mamy UTMB 10 km przewyższy 181 m, TDS 9. 100 przewyższy 145 km. Ogólna tablica informacyjna. Pakietik jest. No to teraz do domu, na nowo się spakować, bo zrobiłem troszeczkę rozpierduchy podczas sprawdzania tego sprzętu. Nagram co tam w plecaku szybko. No i tyle. To jest na zewnątrz jeszcze takie miejsce, gdzie można sobie dodatkowo dowiedzieć się, skąd odchodzi autobus. U mnie to będzie z parku Groupon. Sprawdzić sobie nieobowiązkowo na własną rękę swój sprzęt, zamówić transport dla osoby towarzyszącej i tego typu sprawy. Tam niezmiennie jest Mont Blanc, tam niezmiennie latają na paralotniach, a tutaj się te drewniane domki się rozstawia. Miasteczko biegacza, tu za chwilę pojawią się sklepy, czy też punkty ze sportowymi artykułami. Wszystko, co biegacze lubią najbardziej. No a ja już tu, żeby się nie męczyć, przecież jeszcze się zdążę namęczyć, żeby się nie odwodnić, bo jest ciepło, ruszam do domu jeszcze troszeczkę się przepakować, bo zrobili mi tu bajzel w moim tak ładnie spakowanym plecaku. Ach, ciężka sprawa. Chamonix jest naprawdę niesamowitą miejscowością. Prawie z każdego miejsca widać Mont Blanc. Płynie tutaj takie strumień, rzeka polodowcowa, bardzo zimna, w tym miejscu tylko jest chłodniej. Trzy kroki dalej już jest cieplej, więc no, miasto przyciąga. Nie tylko samym biegiem, ale też własnym urokiem. Jest zwarte, ale dosyć... dosyć interesujące i dosyć takie drożne, powiedziałbym. To jest główna uliczka w Chamonix.
Takie krakowskie przedmieścia. Spożywczy. I znowu ten Mont Blanc. Dotarłem do domu. Już sobie tutaj herbatkę z różeńca górskiego popijam. Przegryzam limonkami. Taka moja mała celebra. Zobaczcie, tu już mam. Jestem oznakowanym biegaczem TDS. To musi być ze mną cały czas. Jestem na bazie. Popijam. Przegryzam. Jabłka też będą. No ale co z tym plecakiem? Plecak mi rozjechali na kontroli. Fajnie. Parę rzeczy sprawdziłem. No ale obiecałem wam, że pokażę wam moje burdello. To jest moje burdello. To wszystko jest obowiązkowe na TDS. Prawie wszystkie są obowiązkowe na TDS. Parę jest moich wynalazków. Parę rzeczy jeszcze się będę zastanawiał. Oprócz tego będzie za chwilę na nowo zastawiony stół rzeczami na przepak. Więc jeżeli ktoś rozważa start w tym biegu, no to chciałem pokazać, na co należy się przygotować. Przejdę przez poszczególne elementy mojego plecaka pod TDS. Powiem, co jest obowiązkowe, co jest nieobowiązkowe. Powiem o moich patentach. Postaram się być zwięzły, by ten film nie był za długi. A potem przejdziemy sobie też przez to, co wrzucę do przepaka i na gorąco sobie będę tutaj to wszystko analizował. Pogoda ma być fajna, więc będzie wersja mniejsza niż miała być. Super. Zapraszam na drugą część tego filmu. No więc to wszystko ma wejść do tego plecaka. Plecaczek jest oznaczony. To cały czas musi być ze mną. Tak samo jak numer startowy. Numer startowy będzie przypięty do czegoś takiego. No a plecaczek będzie na moich plecach nieustannie. Więc plecak to jest rzecz podstawowa. To jest plecak Salomona. Używałem go rok temu. On jest chyba 12-litrowy. Ma wiele fajnych skrytek. Tutaj pokażę może. To jest część główna, gdzie będę ładował wszystko. Tutaj ma... A to może plecak za chwilę. Jeszcze go ubiorę. Co do plecaka? Jedzenie. To nie jest, jakby nie całe to jedzenie wezmę. Obowiązkowe są dwa żele i dwa barbatony, 800 kalorii w sumie, więc coś z tego powybieram. Tu mam daktyle pestkowe, bardzo dobre, tym się będę żywił. Tu mi ktoś podpowiedział, znalazłem fajne w Chamonix, tym się będę żywił. To jest czekolada 90% kakao, to też sobie gdzieś schowam, tym się będę żywił. A to sobie gdzieś na dół plecaka wrzucę awaryjnie. No i też na przepaku to będę miał. W tej koszulce będę biegł. Koszulka VAT. Jaka ładna koszulka. Sprawdziła mi się rok temu. Będę na niej, będę z niej korzystał. Buf na głowę bądź na rękę do ocierania czoła też w pewnym sensie jest obowiązkowy, będę z tego korzystał. Moja mapka obustronnie zrobiona, jeszcze w środku, podzielona na trzy etapy. Też będę z tego korzystał, zabezpieczyłem ją sobie w woreczek foliowy. Litr wody jest obowiązkowy, więc zabieram ze sobą litr wody. To są takie soft flaski półlitrowe od Salomona. Też z tego wielokrotnie korzystam, bardzo fajnie to działa. Co my tu mamy? Rzecz nieobowiązkowa, salt, sticky, tu jest magnez, potas, różne sole mineralne. Ja sobie z tego biorę 10 kapsułek, schowam je do plecaka gdzieś tutaj, zaraz może pokażę. No i też to jest, jeżeli będzie gorąco, co pół godzinki, co godzinkę będę jadł. Być może nie będę jadł, jak nie będzie gorąco. Dwie czołówki, jedna Arctic, druga Arctic Core, obie od Petzla. Ta jest na akumulatorki, baterie, druga jest tylko na baterie. Biorę zapas 6 baterii na wszelki wypadek, to dużo miejsca nie zajmuje, dużo nie waży. To jest też wymagane, dwie czołówki są wymagane od organizatora. To jest ta maść, o której mówiłem, to jest maść Xenofit Second Skin. Tym się zawsze smaruje w miejscach krytycznych, podatnych na obtarcia.
stopy i gdzie kto tam sobie wymyśli, to tym się smaruję i wrzucam to do przepaka. Po przepaku będzie za chwilę, w razie jakby mnie zmoczyło albo jakby trzeba było przesmarować. Więc tak to. To jest moja kurtka Salomona, 20 tysięcy milimetrów wody, Pertex powinna na nią spaść, nie powinna przemoknąć. Ona, może zaraz ubiorę plecak, to pokażę, ona ten plecak zakrywa, można ją założyć na plecak, tu ma takie fajne, sprytne wynalazki. Druga warstwa ciepła, bluza Salomona, jakaś taka cieplejsza. To są gacie, w których będę biegł, czerwone na wszelki wypadek, jakby było krwawo. Nie, nie będzie. Są skarpety, w których będę biegł. To są rękawiczki, które gdzieś mam zawsze pod ręką i staram się, jak się robi zimno szybko, ja mi ręce szybko marzną w nocy, więc będę sobie je też miał pod ręką. Takie moje operacyjne skarpety. Obowiązkowy folia NRC o wymiarach, to jest 160 na 210 cm, to jest trochę więcej niż organizator wymaga. Kubek, kupiłem sobie taki fajny, zarąbisty kubek, tutaj metalowy, bo te plastikowe mi się składane, mi się nie sprawdzały, gubiłem je gdzieś tam, no trzeba mieć sobie kubek na zupę, na wodę, trzeba mieć swój kubek, więc jest taki kubeczek, już go sprawdziłem, ładnie sobie leży gdzieś tam z tyłu w plecaczku, jest pod ręką do wyciągnięcia. To chyba też wezmę łyżko, nóż, w razie jakby łyżko, widelec, jakby coś można było zjeść fajniejszego, więc to sobie gdzieś tam też wsadzę. I co my tu dalej mamy? Mapa, mówiłem. Dobra, mamy tabletki przeciwbólowe, nieobowiązkowe, nigdy tego jeszcze nie używałem, ale zawsze mam ze sobą, tak jak to kiedyś mówiłem w jednym z filmów. To jest elastik, bandaż, kupiłem to w Chamonix, 2,5 metra na 6 cm, organizator wymaga metra na 6 cm, więc przyciąłem, złożyłem tutaj, żeby mi miejsce zajęło. Maskę wymaga organizator, nie wiem po co, ale biorę. No tak, w górach jest bardzo dużo, tu pokazuję, w górach jest bardzo dużo przecież różnych wirusów. Zabieram na swoją odpowiedzialność papier toaletowy, w dwóch miejscach, gdzieś tam będzie schowany. Zabieram ze sobą trybki, w razie jakby coś trzeba było dokręcić, buty się rozpadną i te sprawy. To jest lista startowa z moimi uzupełnieniami, to co muszę mieć w basic kicie. Hot water kit niewymagany, cold water kit niewymagany, tak jak mówiłem, tylko basic kit. A tu sobie podpisałem na boczkach to, co ja opcjonalnie jeszcze zabieram. A z tyłu mam wypisane, co na przepak chcę spakować. Tego oczywiście nie zabieram, to jest dla mnie lista kontrolna, żeby nic nie przeoczyć. Skończyliśmy tutaj. Organizator wymaga, żeby mieli długie spodnie, leginsy na biegu, zakrywające całe nogi, bądź coś innego. Więc ja biorę takie spodnie 3/4 i do tego biorę kompres sportu, takie skarpety uciskowe, to mi zakryje całą stopę. W tych butach nie biegnę, kupiłem sobie tutaj, rozchadzam Merelki Barefoot. Wyglądają dobrze, ale to nie jest na ten bieg. No więc ten komplet zakrywa mi nogi, to co organizator wymaga. To za chwilę. Tutaj są spodnie przeciwdeszczowe. To jest jakby uzupełnienie tej kurki przeciwdeszczowej. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne, ale muszę mieć. No i to są rzeczy, które czapka musi być. Jakaś tam buf bądź inna czapka z daszkiem musi być. Rękawice nieprzemakalne, może być komplet rękawic ciepłych i rękawic nieprzemakalnych od deszczu. Rozdzielnie ja to mam. To jest wszystko na wypadek awaryjny i skarpety zapasowe. I to też, tak, te spodemki. Więc to są rzeczy, których będę starał się nie używać. Na takie rzeczy, które mam nadzieję, że nie będę musiał używać, mam taki worek kajakowy. Ten worek kajakowy jest nieprzemakalny jeszcze dodatkowo, więc tu załaduję te wszystkie rzeczy, ciach, i sobie schowam to na dno plecaka, mam nadzieję, że nikt nie będę musiał użyć. I to będzie czekało na ewentualnie czarną godzinę. A, tu jeszcze widzę, że gacie powinien sobie wziąć zapasowe na wszelki wypadek. To sobie zaraz tu wezmę. Na wszelki wypadek gacie zapasowe również. Więc to sobie leży w tym nieprzemakalnym czymś i ląduje do mojego plecaka na sam dół tego to plecaka.
No i w tych butach zdecydowałem, że biegnę, ponieważ nie ma być deszczu, a potrzebuję przyczepności, potrzebuję dobrej koordynacji, bieg jest technicznie trudny, więc biorę moje Innovate Mud Cloe 300. Nie są jeszcze zjechane, może mają 500 km zrobionych, jakoś tak. Są dobrze przetestowane, dobrze leżą. Natomiast te butki, czyli La Sportive, pójdą do przepak, ale o tym za chwilę. Tu mam jeszcze taki w skarpetę zawiniętych trochę żeli. Nie wiem, co z tym jeszcze zrobię, pewnie pójdzie na przepak. Więc chyba omówiłem to, co jest wymagane, to, co organizator chce mieć. To jest pewnie 80% tego, co tutaj leży. 20% to są moje dodatki. No i to wszystko, nie wiem, jak to tutaj wygląda, ale to wszystko powinno się zmieścić do plecaka. No prawie wszystko, no bo część rzeczy ubiorę, tak? Tutaj część rzeczy, co ubiorę, wezmę ze sobą, to są ciach, ciach, ciach. To też ze sobą biorę, tu już mam na sobie, to będzie gdzieś z tyłu plecaka, więc też będzie w miarę kompaktowe. To będzie schowane do worka nieprzemakalnego, bo tego nie mam zamiaru używać. Na te wszystkie rzeczy pewnie połowa tego jedzenia, jakoś tak, pójdzie, tego nie biorę, to tylko do pokazania, to wszystko idzie do plecaka. Do tego to plecaka, już nie będę wam pokazywał, jak go pakuję, natomiast zaraz go spakuję i pokażę może w wersji gotowej. Zaraz go ubiorę i pokażę, jakie ten plecak ma feature'y. Natomiast tu dostałem teraz od organizatora UTMB World Series jeden worek, który mogę w Kuma je oddać. I on trafi do Chamonix, rzeczy, których nie potrzebuję. Przed startem zrzucę z siebie może coś. Tu go opisujemy, wkładamy karteczkę, którą dostaliśmy od organizatora. To jedzie z powrotem do Chamonix. A drugi worek ważniejszy, na pewno go użyję, worek na przepak, czyli worek, w którym muszę mieć rzeczy, które trafią gdzieś tam w połowie trasy i sobie to wcześniej też tutaj zapakuję, to co chcę mieć i to pojedzie, to też zrzucam na Kumaje, tu daję karteczkę z informacją, na jaki przepak to idzie, no i to też pojedzie i będzie na mnie czekać, tam będą rzeczy zapasowe, awaryjne, zaraz wam je również pokażę. No więc tak to wygląda. Ja teraz sobie może ubiorę ten plecaczek. Zobaczmy, jak ja to tu mogę zrobić. Coś tak. Plecaczek Salomona, chyba 12-litrowy. Nie będę go całego pokazywał. Powiem tylko, że organizator daje ten ogon, bo tu nie można zmienić plecaka. Jak już go oddałem, żadnego innego plecaka nie mogę wziąć. Ja do tego plecaka sobie tutaj takie dwa karabinki kupiłem, żeby go lepiej dopinać, bo on mi trochę latał w biegu, więc tu mam takie spinacze, będą wiedzieli, o co chodzi, karabineczki, sobie nimi go dopinam, by mi nie latał. O, tu widzę, organizator jeszcze kazał wrócić gwizdek, ja mam go w plecaku, mam gwizdek, to dobrze, że mam gwizdek na wypadek, jakbym gdzieś wypadł z trasy, to będę gwizdał. No więc tu będzie szło, tu jest plecak tak przygotowany, że będzie szła woda w to miejsce. Ta woda ma tutaj z obu stron coś takiego. Ona ma tutaj zaczep, ciach, żeby mi nie wypadła. Teraz mi trochę prysła, ale to nic. Więc tu będzie szła woda. Tu ma schowek, mogę tu dać, nie wiem, czołówki. Oprócz tego tu ma schowek, tu mogę dać żele. Tu ma schowek adekwatnie taki sam. Tu mogę dać sobie coś tam, mapkę, a tu ma drugi schowek, mogę dać telefon na przykład, jeżeli chcę mieć go pod ręką. No a część główna tego plecaka jest z tyłu, więc tu się dużo zmieści różnych rzeczy, do których chcę mieć dostęp w każdym momencie, no bo to są rzeczy, które mogę po nie sobie sięgać. No i oprócz tego tutaj na suwak, rzeczy, do których aż tak często nie potrzebuję sięgać. Plecak ma tu różne mechanizmy, można go tu sobie dopiąć, ciach, usztywnić. Jest bardzo fajnie zrobiony, kolor taki tam jest, taki jest, ale działa to fajnie. Tu oprócz tego, o, zapiszczałem butem. Tu oprócz tego ma taki mały schowek, ja tu sobie na przykład te moje sole mineralne, oj, wypadły. Zwykle mam gdzieś tutaj tak pod ręką. I to sobie siedzi gdzieś tu. No i czeka na spożycie. Tam sobie to zapycham i czeka na
spożycie. W środku plecaka, może odepnę już, jest taka kieszonka, do której upycham rzeczy mało potrzebne, przynajmniej tak sądzę, tak bym chciał, by były mało potrzebne. Jeszcze go tutaj odepniemy. Woda. Tu w środku plecaka jest taka kieszeń mała. Do niej sobie ładuję te tabletki, te baterie do czołówek, te maski covidowe, te jakieś, nie wiem, papier toaletowy, jakieś takie rzeczy, do których które muszą nie latać. Więc to jest taka mała kieszonka w ramach dużej kieszonki w tym plecaku. No a do tej dużej przestrzeni idzie najpierw ten żółty plecak, ten żółty worek zabezpieczający, a potem inne rzeczy, które chcę mieć bardziej pod ręką. Dodatkowo sobie tutaj zamocowałem lampkę migającą. To nie dla mnie, ona z tyłu będzie mrugać. Pomagać będzie tym, którzy są za mną. Z doświadczenia wiem, że to ułatwia, jak widzimy, że gdzieś tam z przodu ktoś biegnie, więc będę starał się być widoczny. Jak spadnę do rowu w przepaść, będę też lepiej widoczny, ale przede wszystkim będę widziany przez tych, którzy biegną za mną. Zawsze to daje jakąś perspektywę poza tą czołową, którą mamy z przodu, i to w nocy oczywiście jest rzecz bardzo przydatna, a to jest przydatna w nocy nie dla mnie, ale dla moich sąsiadów z tyłu, więc myślmy też o tych, którzy są za nami. No dobrze, to plecak tak z grubsza wygląda. No i teraz może przepak w takim razie. Na przepak sobie przygotowałem taką listę, gdzie wypisałem sobie, co chcę tam włożyć. Bateria zapasowa do telefonu, czyli no, ładowanie telefonu, bateria do kamery, płaszcz przeciwdeszczowy, foliowy, zapasowy, różeniec górski. Gdzie jest ten mój różniec? A w lodówce. To może chwila. Tu sobie zrobiłem wywar z różeńca górskiego. Załadowałem go do butelki. No i tu połowę z tego wypiję na przepaku, a połowę wleję do mojego soft flaska. Różeniec górski usuwa zmęczenie fizyczne, psychiczne i ogólnie daje kopa, więc taki mam patent. Zapasowe leginsy, ciepły buf, zapasowe gacie, zapasowe skarpety, buty La Sportive, tabletki przeciwbólowe jeszcze na zapas, 10 tabletek jeszcze z solami, zapas softflasków, strój, druga warstwa zapasowa, zapasowa czapka, termobal. Więc no tutaj może wszystkiego tego nie widać, bo ja już sobie to wstępnie popakowałem. Tu są moje zapasowe softflaski, w razie jakby się przebiły. Tu jest jakiś zapas żeli i tam tu pewnie jeszcze jakiś zapas innych jedzonek, w razie jakby jednak był człowiek głodny. Też będę miał tutaj zapas daktyli, więc wszelkie jedzenie, tu się nie ograniczam, waga nie ma znaczenia, tu mogę mieć więcej. Tu chodzi o to, żeby mieć po prostu bufor wszystkiego. Możemy tu tyle, ile wejdzie do wora, ten dwór dostaliśmy, pokazywałem go przed chwilą, dostaliśmy od organizatora, tyle, ile wejdzie do wora, tyle tutaj mam zamiar skorzystać, więc tutaj mam wszystko w osobnych woreczkach, żeby nie było, że tak powiem, nieporozumień, żeby to mi też nie przemokło i żebym miał to posegregowane. Więc baterie, akumulatory w woreczku. Tutaj ładowara do baterii, jak to się nazywa, powerbank. No to zaraz do woreczka wrzucę. Tu mam jeszcze z All Worse Marathon, to się jeszcze odbywa, 2013 rok, płaszcz przeciwdeszczowy, czysta folia, jakby ostro padało. No to wezmę sobie wtedy to z tego przepaku. Ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebne. Ale jak już mam przepak, to sobie wrzucę to do przepaku. Jeszcze więcej tabletek przeciwbólowych, jakby naprawdę mnie coś poorało. Nic jeszcze nie korzystałem, mam nadzieję, że tym razem też nie będę korzystał. Gacie, skarpety, buf. Na sucho, w razie jakby mi coś przemokło wcześniej. To tu mam rzeczy, które chcę przebrać. Gacie, skarpety. Inne rzeczy, ciepła kurtka, ciepła bluza, ciepła pierwsza warstwa, druga warstwa, to jest wszystko tutaj. Tu są wspomniane jeszcze sole mineralne, buty też wrzucę do worka foliowego i je wrzucę ostatecznie do tego wora. To wszystko w kuma, coś jeszcze powinien tu dodać? Pewnie coś jeszcze wymyślę. To już naprawdę moje podejście na przepak jest, że tu się nie ograniczam. Jest jeden przepak,
tam sobie mogę wyobrazić, co tylko chcę. Mogę dać tam jedne buty, drugie buty, ba, mogę nawet dać swoje minimalistyczne buty, bo kto wie, co mi do głowy przyjdzie. No i sobie na tym przepaczku przemyślę. Dzisiaj nie wiem, co będzie, jaka będzie pogoda, nie wiem, jak się będę czuł, jakie będę miał wrażenia energetyczno-żywieniowe, więc cokolwiek ze sobą w zasadzie zabrałem tutaj do Chamonix. No i uznam, że chociaż istnieje 5% szansy, że będzie mi potrzebne, a wejdzie mi do przepaka, no to sobie tutaj do niego załaduję. No jak widzicie, listę sobie przygotowałem, będę ją jeszcze pewnie uzupełniał, no i tyle. Teraz zostaje mi spakować mój główny plecak, zostaje mi spakować przepak, zostaje mi nagrać wam ostateczny już wizerunek ze spakowanego Andrzeja, gotowego do biegu. No dobrze, ja tu siedzę w Chamonix, w centrum Chamonix, w pięknym mieście, a muszę siedzieć, widzicie, się pakować. Co to jest? Ale sobie nadrobię. Nadrobię to sobie, konkretnie sobie nadrobię już od wtorku. Cały wtorek pobiegam, pół środy pobiegam i człowiek się tak na powietrzy i na słoneczni, że ho, ho. No dobrze, no to do pakowania. No więc Andrzej lubi mieć wszystko dobrze przygotowane. Więc jutro w poniedziałek około 21 będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Andrzej się smaruje tam, gdzie się powinien nasmarować i tu mam wszystko poszykowane po kolei, żeby już o tym nie myśleć. Tu mam rzeczy do ubrania, te, które będę chciał na siebie ubrać. Tu mam rzeczy, które będę chciał sobie zjeść, tu oczywiście się pojawią nowe rzeczy. Potem sobie studiuję mapę, potem biorę kamerkę, biorę plecak. Znaczy, to nie jest plecak, to jest mój worek na przepak, tak? To mniejszym spakowałem już twój worek na przepak. Biorę pusty worek, jeżeli ewentualnie coś będę chciał zrzucić na starcie, żeby, nie wiem, jakieś rzeczy zbędne uznam, że są, no to ten worek mi organizator skuma i je zabierze do Chamonix. Ubieram buty. Klas, klas. No i ruszam. Ruszam do... przystanek autobusowy w Chamonix, zabiera mnie do Courmayeur, no i o 24 z Courmayeur startujemy. No ja tutaj się ubrałem, będę miał czołówkę, no bo jest noc, będzie już ciemno, więc jedną czołówkę mam ze sobą. Mam ubraną kurtkę, pewnie będzie zimno. To jest kurtka, którą będę wykorzystywał na przestrzeni całego biegu, więc tą kurtałkę sobie po wsiądnięciu do autobusu albo w momencie, jak już uznam, że jest mi zbędna, ją sobie ściągam. To jest ta kurtałka, która mi tutaj zakrywa plecak. Tak, czyli mam teraz plecak tu schowany. Tu mam kijaszki. Tu mam jeszcze takie coś, zaraz wam pokażę. No i kurtałkę sobie ściągam w jakimś tam momencie, albo w autobusie, albo nie uznaję, że już jej nie potrzebuję. Kurtałka jest bardzo zgrabna. Kurtałkę zawsze będę sobie trzymał gdzieś tutaj, o. O, jakoś tak, tu ją sobie chował. Myślę zawsze pod ręką. Na zbiegach będzie mi zimno może, to ją będę ubierał. Będzie padało, będę ją ubierał. Tu mam zrobione rzeczy typu telefon pod ręką. Tu mam zrobione rzeczy typu coś tam do zjedzenia. Tu mam picie zrobione. No a tu z tyłu mam takie coś, co pozwoli mi też się odżywiać. Jakiś tam, przybiegamy na przepak, to mam kubeczek. Poproszę herbaty. Tak to będzie z grubsza wyglądało. Jeżeli czołówka jest mi niepotrzebna, ściągam ją. Też mam tutaj miejscówkę, gdzie sobie tą czołówkę chowam. Ciach. Tam mam też drugą zapasową w razie jakby co. Tu sobie zasuwam. No i takie coś tutaj odkryłem. Taki pas UTMB. On mi pozwala przykleić numer startowy, ale też sobie tutaj chowam różne rzeczy. Zapasowo. Tutaj mam na przykład daktyle do jedzenia. Bądź jeżeli nie daktyle, no to mam z drugiej strony papier toaletowy, jakby coś się zachciało. Mam z tyłu przyczepione kije. Kije, które mogę łatwo stąd sobie wyciągnąć. No bo generalnie większość czasu zakładam, że jednak będę tych kij używał, więc tu sobie kije siedzą, a gdy są mi potrzebne, no to je ciach, ciach, ciach. To sprawdziłem w domu i jedziemy z kijami z koksem.
Często też biegnę z kijami tak, albo złożone i biegnę. No jak są jakieś spinaczki, to je składam i przypinam do tyłu. Więc kije też mam za sobą. Tu jest taki numer, flaga polska. Ktoś zobaczy, biegnie Polak. Będzie chciał pogadać. Ja zobaczę też Polaka, można pogadać. Rok temu tego nie miałem, stupę tak sobie przyczepiłem. To jest dobry motyw. No i oczywiście plecak jest pełny. To wszystko, co było na stole, siedzi w plecaku, bądź tu, bądź będę miał na sobie. Jakoś się zmieściło. Waży to trochę. No ale musi ważyć, żeby było dobrze. No i w zasadzie tyle. Film sprzed startu nakręcony. Jeżeli Wam się podobało, no to przekażcie komuś, kto ewentualnie szykuje się do takich biegów. Ja teraz wypoczywam, będę trochę jadł, trochę spał. No i możecie się spodziewać, że będę nagrywał w trakcie trasy. Ile mi się uda, to się uda. Będę starał się co jakiś czas, co godzinkę, dwie, coś włączyć, parę przemyśleń, pobełkotać. Jak dożyję, to zobaczycie. Jak nie dożyję, to tego pewnie nie zobaczycie. Jak dożyję, to zobaczycie też pewnie post factum jakieś przemyślenia. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i tak jak mówiłem, to jest ostatni film, który wpuszczam. No i on jest wpuszczony w poniedziałek, a ja w poniedziałek o 24. Czy też we wtorek, z poniedziałku na wtorek o 24 startuję. Mój numer to 9693. Jak ktoś by chciał śledzić na stronie LifeUTMB, można dopingować. Filmy, które będą wpadały we wtorek, w środę, w czwartek, to są filmy, które kręciłem wcześniej. No i jakby się Wam nudziło, to możecie sobie pooglądać. No dziś to tyle. Biorę się za studiowanie mojej mapy nieprzemakalnej. Jimmy, nie przemoknie mi mapa. Dzięki. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. No i cześć!